nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18.15, Radio LK. Zapraszam, Michał Konieczny. Dzień dobry, witam w naszym poniedziałkowym magazynie sportowym. Tradycyjnie rozpoczynamy od żużla. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w piątek, tuż po 14, na pierwszy w tym roku prawdziwy żużlowy trening na torze wyjechali zawodnicy FOGO Unii Leszno. Grzegorz Zęgota, który razem z Bartkiem Smektałą zainaugurowali te pierwsze kółka na Smoczyku. Jak po zimie, Grzegorz, wygląda ten tor? Dzisiaj mamy rewelacyjną pogodę, piękne słońce, więc grzech było nie wykorzystać tego momentu i fajnie, że się udało to też przygotować Rafałowi z toromistrzami, więc warunki są super, naprawdę. Oczywiście są na torze miejsca gdzieś tam, gdzie jeszcze ten mróz wychodzi, ale myślałem, szczerze mówiąc, że będą te warunki trochę trudniejsze, a naprawdę można z pełnym gazem już zasuwać, z pełną swobodą, więc fajnie, cieszę się, że w końcu wyjechaliśmy na ten tor, bo jak obserwowałem, jak wszyscy już dużo zawodników już jeździ, już trenuje, no to tak człowiekowi już tak się robiło po prostu, no zaczął być głodny i nie mógł się doczekać, więc cieszę się, że dzisiaj się udało. No, głodni sportu żużlowego są też kibice, którzy mimo, że piątek, mimo, że godzina jeszcze taka popołudniowa, no przyszli na stadion. Tak, no nie tylko my jesteśmy głodni żużla, głodni metanolu i tego zapachu, tylko również nasi kibice, więc cieszymy się, że ten głód również występuje u nich i mamy nadzieję, że tego smoka będziemy z dnia na dzień z treningu na trening zapełniali coraz mocniej i bardziej. W sobotę też ma być trening o 12.30. Ma być jeszcze cieplej, miejmy nadzieję, że tych kibiców będzie jeszcze więcej. O, zapraszam, będzie nam bardzo miło. Parze z Grzegorzem Zęgotą jako pierwsi wyjechali na tor. Druga część tej pary to Bartek Smektała. No właściwie troszkę już się nawet kurzy, nie? Tak, ale trzeba pamiętać, że ten tor zawsze po zimie, on pod spodem ma i tak dosyć wody. Jaki on dzisiaj jest, twoim zdaniem? Idealny. Dawno... Inaczej, jakiekolwiek by nie były warunki na tym torze po takiej długiej zimie, to człowiek się cieszy z tego, co jest. Tor jest przygotowany bardzo dobrze. Wiadomo, że on z dnia na dzień będzie coraz lepszy, ale właśnie motocyklami najlepiej go, że tak powiem, przesuszymy. No wiadomo, że tego głodu żużla na pewno było sporo w tym okresie zimowym. Oczywiście, że tak. Co prawda z roku na rok mam wrażenie, że ta zima leci coraz szybciej. A jeszcze tak nie tak dawno byliśmy w Hiszpanii i tam zapaliśmy tego słoneczka troszkę, pojeździliśmy na motocyklach crossowych, więc zima jak dla mnie dosyć szybko przeleciała, ale najważniejsze, że już wyjechaliśmy. Czyli teraz pójdzie z górki? No miejmy nadzieję, oby tylko pogoda dopisywała, to będziemy jeździć. Ten warkot motocykli żużlowych przyciągnął też na stadion kibiców, rozumiem, że też jesteście spragnieni tych żużlowych emocji. Oczywiście, bardzo. Czekamy cały rok na sezon. Kibicujemy leszczyńskim bykom i czekamy z wielkim utęsknieniem, aż sezon się rozpocznie. To w życiu kibica taki ważny dzień, ten pierwszy trening na Smoczyku. Tak, oczywiście. W dniu wczorajszym akurat wróciłem z zagranicy, więc udało się dzisiaj tutaj dotrzeć i bardzo się z tego cieszę. Nie będzie to na pewno łatwy sezon dla leszczyńskich byków. No, podejrzewam, że niestety nie. Niestety nie. Drużyna troszeczkę przemeblowana, młoda, no i mówi się, że bardzo dobra atmosfera panuje w drużynie. To może być taka silna strona? Może juniorzy? Miejmy taką nadzieję, że Damian zacznie w końcu przywozić trójki. Liczymy na Grzesia i przede wszystkim na Janusza Kołodzieja. Czy na tym sobotnim treningu też będziesz? Myślę, że tak. Antoni Mencel, jeden z leszczyńskich juniorów. Tuż po zjechaniu z toru, to dziś były pierwsze twoje kółka? Tak, dzisiaj były pierwsze moje zmagania na torze w nowym roku. No co, pierwszy wyjazd na pewno trzeba było rozruszać trochę kości po zimie. Jeszcze sztywnym, ale cieszę się jazdą nawet od tych pierwszych kółek, więc nic, tylko trenować, byle pogoda dopisała. Jak ten tor wygląda po zimie, twoim zdaniem? No myślę, że tor jest na pewno bardzo dobrze przygotowany i nie ma co narzekać, tylko jeździć, więc
nic, tylko korzystać. Czyli co, czekają nas teraz kolejne dni z treningami, oczywiście pod warunkiem, że dopisze pogoda. No tak, na pewno jak tylko pogoda będzie dopisywać, to będziemy jeździć, nie będziemy tracili czasu, bo początek sezonu już praktycznie się zaczął. Za chwilę są pierwsze sparingi i trzeba być na pewno dobrze przygotowanym. Wychowanek leszczyńskich Byków, których gościnnie kręci dziś kółka na torze stadionu Smoczyka, Szymon Schlauderbach, zawodnik pierwszoligowego PSG do Poznań. Szymon, dla ciebie to pierwszy w tym roku wyjazd na tor? Tak jest, pierwszy wyjazd na tor po zimowej przerwie. Korzystając tutaj z gościnności Unii Leszno, mam możliwość pokręcić kółka w Lesznie. Jak to wygląda w twoim wykonaniu? A no, jestem po pierwszym wyjeździe, kości trochę rozprostowane, bardzo fajnie, fajne warunki torowe, słoneczko świeci, może jest troszkę zimno, ale jesteśmy już rozgrzani i kręcimy jak najwięcej tych kółek. Najważniejsze, że masz blisko ten tor własnego domu, że możesz tu w Lesznie pojeździć. Tak jest, no jestem tutaj wdzięczny właśnie za to, że mogłem sobie tutaj przyjechać. Nie musiałem nigdzie daleko jechać, czy to za granicę, czy w jakieś inne miejsca w Polsce. Mieszkam niedaleko Leszna, więc fajnie, że tutaj jestem. Częściej będziesz tutaj bywał na tym leszczyńskim torze, póki oczywiście ten w Poznaniu nie ruszy? No, w Poznaniu będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać za poprawą warunków torowych. Jeśli będzie tylko możliwość, na pewno będę tutaj przyjeżdżał, ale też odwiedzę, myślę, że inne tory. Pana też ten warkot motocykli żużlowych przyciągnął na stadion Smoczyka? Jak zawsze, co roku na początku. Który to już taki pierwszy trening z pana udziałem? Rozumiem, że to chyba taka już chyba tradycja. No, od w tym roku będzie 11 lat, jak chodzę na stadion. Trening treningiem, tu dopiero się zawodnicy rozkręcają. No, dzisiaj pierwszy, to ma być jeszcze jeden opór do pierwszej. Aby tylko do pogody dopisała. Przed leszczyńskimi Bykami szykuje się jednak trudny sezon. No, w tym roku, żeby chociaż trzecie miejsce zdobyli, to będzie dobrze. Tęsknił pan za tym warkotem motocykli, rozumiem. No i tak, zawsze. Pan na stadion zawitał z dziećmi, to dzieci pana wyciągnęły na ten pierwszy trening, czy pan dzieci? Raczej chyba dzieci mnie. Już nie mogą się doczekać sezonu, więc... No tak. Ten warkot motocykli żużlowych, ten pierwszy w roku, tak inaczej troszeczkę smakuje. Dokładnie tak. Już to są pierwsze oznaki wiosny pewnie, także po tym poznajemy, że idzie wiosna. A ty którego żużlowca najbardziej lubisz z leszczyńskich Byków? Kołodzieja. Janusza Kołodzieja, a pozostali też są sympatyczni? Tak. Rozumiem, że bardzo chętnie dzisiaj przybyłeś na ten trening. Tak. Pan też tak rodzinnie dzisiaj na stadion? Tak jest, piękna pogoda, więc trzeba wykorzystać promienie słońca, dopóki jeszcze ta pogoda nam dopisuje. Więc wybraliśmy się z synkiem na pierwszy trening, żeby popatrzeć troszkę na chłopaków, bo nie ukrywając, no brakuje nam tego sportu. No jeszcze troszkę i sezon nam się zacznie, więc no będziemy przyjeżdżać rodzinnie na stadion. Jak kibice podkreślają, nie będzie to łatwy sezon dla leszczyńskich Byków. No niestety nie, no będzie ciężko, ale ja jestem bardzo dobrej myśli, że chłopaki w tym roku odpalą i pociągniemy ten wózek, który, no nie ukrywając, bardzo dużo kibiców krytykuje, że spadniemy, że nie utrzymamy się, ale ja bardzo, bardzo wierzę w to, że chłopaki dadzą radę. Takim języczkiem uwagi mogą być juniorzy, na pewno będą. Tak, i tego się trzymajmy. No, w tym roku no, będzie wyglądało to, że juniorzy będą musieli ciągnąć ten wózek, nie? Ale no, nie ma co ich tak obarczać na pierwszy rzut, ale no, za dużo będzie tego wszystkiego, że no, juniorzy jednak będą musieli to pociągnąć, nie? Więc no, zobaczymy. No, mam nadzieję, że chłopaki dadzą radę. No, jesteśmy silną ekipą. Juniorską, nie? W tym roku, więc chłopaki to pociągną. Ratajczak z Węcelem, się wydaje, że w tym roku pokażą swoją klasę. Zawsze tak rodzinnie na stadion? Zawsze. Mamy też swoją ekipę, z którą przyjeżdżamy, też rodzinnie, znajomych, którzy też zabierają dzieci, więc no uczymy dzieciaki. Ja jestem uczony od bardzo młodych lat. 10 lat chyba miałem, jak tu przyjeżdżałem pierwszy raz, więc no też staram się uczyć moje dzieci też tego sportu, więc rodzinnie przede wszystkim, jak najbardziej. Jest pan z Leszna? Nie, okolice Leszna, Kościan. Syn, powie coś, któremu zawodnikowi z leszczyńskich Byków najbardziej kibicujesz? To jest nasz kochany zawodnik, to jest Zęgi.
Tak? Bardzo, bardzo uwielbiamy. Powiesz? Tego zawodnika. Nie, wstydź się. Oczywiście zawodnicy leszczyńskich Byków na dziś mają za sobą i kolejne treningi, a na sobotniej prezentacji pierwszoligowego Rowu Rybnik zaprezentowano nowego zawodnika. Tym nowym rekinem został wychowanek leszczyńskich Byków, Maksym Borowiak. O wypożyczaniu tego młodzieżowca mówiło się od pewnego czasu. W listopadzie ubiegłego roku wydawało się, że sytuacja wyjaśni się w ciągu kilku dni. Tak się jednak nie stało. Do walki o tego zawodnika stanęły dwa pierwszoligowe kluby, Row Rybnik i Polonia Bydgoszcz, która ostatecznie ściągnęła do siebie Franciszka Majowskiego, wychowanka Koleja Żarawicz. Przypomnijmy, że Maksym Borowiak w ubiegłym roku też startował w pierwszej lidze, bo był wypożyczony do Falubazu Zielona Góra. Jeszcze na dobrą sprawę nie rozpoczął się sezon żużlowy, a już w gronie zawodników leszczyńskich Byków mamy kontuzję. Tym pierwszym pechowcem, który walczy ze złamaniem, jest Kacper Mania. Kacper Mania to jeden z talentów, który wyszedł ze szkółki trenera Romana Jankowskiego. Do tej pory z powodzeniem ścigał się w klasie 250 cm sześciennych, a jako że dokładnie 21 lutego skończył 15 lat, miał zamiar w pierwszym możliwym terminie podejść do egzaminu licencyjnego na 500. Jak czytamy w mediach społecznościowych, na oficjalnym profilu leszczyńskiego klubu, Kacper Mania złamał ramię podczas treningu crossowego. Młody zawodnik natychmiast trafił pod opiekę lekarzy naszego partnera Guardian Clinic z Konina. Na bieżąco będziemy informować o postępach i rehabilitacji oraz dalszych rokowaniach. Życzymy Kacprowi szybkiego powrotu do zdrowia. Kacprowi oczywiście życzymy zdrowia. Wiemy, że jest już po operacji. Mamy jeszcze coś ze speedrowera, przecież to sport pokrewny sportowi żużlowemu. Od kilku dni ruszyły wiosenne prace na leszczyńskim torze speedrowerowym. Zmienia się też jego otoczenie, bo pojawiły się bardzo potrzebne nowe pomieszczenia we właśnie ustawionych kontenerach. Łukasz Rejewski, prezes i zawodnik LKS Szawer Leszno. Trochę nam się zmienia otoczenie leszczyńskiego speedrowerowego toru. Tak, no to co zapoczątkował poprzedni zarząd z Janną Urbanowską na czele, chcemy dalej kontynuować, więc zakupione zostały kontenery z szatniami, z prysznicami, łazienką, także chcemy, żeby to wyglądało profesjonalnie, także już, tak jak wspomniałeś, zmienia się otoczenie wokół i teren klubu. Myślę, że to nie koniec inwestycji. Co w planach jeszcze? No, nie chciałbym na razie jakoś zapeszać, ale chcemy też tutaj przy prostej startowej tą budkę speakera i tutaj ze sprzętem całym nagłośniającym też jakąś postawić, wymienić. No wszystko zależy tak naprawdę od finansów, ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Czy ten stary budynek klubowy, w którym kiedyś były toalety, no i został adoptowany na wasze potrzeby, w dalszym ciągu będzie funkcjonował? Tak, ten budynek będzie funkcjonować. No nie jesteśmy w stanie się pomieścić ze wszystkim sprzętem do obsługi toru, do obsługi zawodów, biuro, no wiadomo, jakieś szatnie, rowery, sprzęt, to gdzieś zajmuje miejsce, no i dlatego też ta rozbudowa na tyle, na ile możemy, to staramy się, żeby pracować też w dobrych warunkach. Adam Smoła, trener LKS Szawer Leszno. Wiosna ruszyła, ruszyły też prace na torze. Jak najbardziej, no trzeba było się już za ten tor zabrać. Jednak tej zimy mieliśmy dużo wody. Tor jest zbronowany w tym momencie i schnie. Także mam nadzieję, że przy dobrych wiatrach, może nie w następnym tygodniu, ale gdzieś tam w okolicach 20 marca jest szansa, 20-22 może dalej, że na ten tor już wyjedziemy. Co ze składem tym w tej naszej najwyższej klasie rozgrywkowej? No skład mamy, jaki mamy. Doszedł nam zawodnik Zielonej Góry, Michał Rodzeń. Mamy potwierdzonych dwóch Anglików. Być może będzie trzeci, ale to jeszcze jest wielka niewiadoma. No a szkielet został. Mateusz Ludwiczak, Patryk Krieger. A kto jeszcze odszedł? Odszedł. No w tym sezonie nie możemy liczyć niestety na Mikołaja Michalskiego ze względów zawodowych. Tutaj ma, że tak powiem, prywatne swoje zobowiązania, również zawodowe, także no niestety nie może nam w tym sezonie pomóc. W klubie jest też sporo młodzieży. Jak najbardziej i mam nadzieję, że ta młodzież będzie się rozwijała tak jak do tej pory, czyli bardzo dobrze. Start rozgrywek ligowych kiedy? Start rozgrywek ligowych 7 kwietnia. Kto będzie pierwszym przeciwnikiem? Omega Ostrów. Na własnym torze? Na własnym torze. Będzie też druga drużyna w tych rozgrywkach ligowych. Tak, po raz kolejny wystawiamy drugą drużynę. Tutaj wielki ukłon dla zawodników tych już starszych, metryką weteranów, którzy po prostu w tej drugiej drużynie będą jeździć razem z naszą zdolną młodzieżą. I tyle w pierwszej części naszego magazynu sportowego. Na drugą zapraszam po przerwie. Nie
nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18.15, Radio LK. Zapraszam, Michał Konieczny. Witam w drugiej części naszego magazynu sportowego. Rozpoczynamy im od futsalu. Leszczyńskim futsalistom przyszło w sobotę w trapezie zmierzyć się z faworyzowanym rekordem Bielsko-Biała. Gospodarze przegrywali już 0-3, jednak niesieni bardzo energetycznym dopingiem kibiców i swoją ambitną postawą doprowadzili do remisu 3-3. Kto nie był w ten sobotni wieczór w trapezie, niech żałuje, bo emocji w tym starciu nie brakowało. Do Leszna przyjechał lider Fogo Futsal Ekstraklasy, który po 11 minutach gry prowadzi już 3-0. Nie oznacza to, że gospodarze nie mieli okazji do strzelenia bramki. Brakowało trochę szczęścia, były słupki i dobrze spisywał się bramkarz gości. Taki wynik wcale nie podłamał leszczyńskiego zespołu, bo w zamieszaniu podbramkowym trafia Kacper Konopacki i wynikiem 1-3 kończy się pierwsza połowa. W drugiej na 2-3 celnie strzela Rajmund Siecla, a na 3 minuty przed końcem trener Tomasz Trznader postanowił wycofać bramkarza i to się opłaciło, bo w ostatniej minucie spotkania do remisu doprowadza Daniel Galego Garcia. Chyba nikomu nie potrzeba mówić, co działo się wtedy na trybunach. Trzeba chylić czoła przed leszczyńską ekipą, która przegrywając już 0-3 i to z takim zespołem jak Rekord, potrafiła ten mecz zakończyć wynikiem 3-3. Już po meczu kibice pojawili się z tortem i życzeniami, bo urodziny obchodził właśnie jeden z leszczyńskich zawodników, Jose Tangarife Restrepo. Zabieram Państwa teraz do głośnego jak zwykle trapezu. Tobiasz Musielak, wychowanek leszczyńskich Byków. Spotykamy się dziś nie na torze żużlowym, a na meczu futsalu. Pierwsza połowa za nami. No Rekord rzeczywiście to klasowa drużyna. Tak, no przyjechała drużyna z czołówki Polski, więc można było się spodziewać tak ciężkiego spotkania. Niestety na razie plecy, ale wierzymy, że zwycięstwo tak też obstawiałem dzisiaj. Często bywasz na meczach futsalu? Tak, no zima była dla mnie dosyć taka, no dosyć długa, dlatego że miałem ten dosyć ciężki wypadek i miałem sporo czasu na różne zajęcia, więc byłem bardzo częstym gościem tutaj w hali Trapez i mam nadzieję, że jeszcze parę razy w tym sezonie zagoszczę tutaj wspierać naszą drużynę. Brawa na pewno dla leszczyńskich kibiców, bo mimo że drużyna przegrywa, doping cały czas jest. Tak, hala Trapez praktycznie cały czas dopinguje naszych zawodników, to jest bardzo fajne i atmosfera jest naprawdę, naprawdę gęsta. Ten mecz z Rekordem Bielsko-Biała oglądają też kibice z Gruzji. Rozumiem, że kibicujesz leszczyńskiej drużynie. Leśno, tak. Tak, Kargi Gunduje Leśno, Harosie Gund. No. Rozumiem, że pracujesz tutaj w Lesznie. Tak, to pracuję 3 lata. A w Gruzji też jest taki futsal? Jest, Harosi. Na Europie czempion. Tomasz Trznader, trener grupy inwestycyjnej Malepszy Ercow Leszno. Gratulacje, po raz kolejny stworzyliście dzisiaj w trapezie kapitalne widowisko. No tak, no z najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. Coraz lepsze te widowiska, ale to też kosztuje nas bardzo dużo nerwów. Powiem tak, nie pamiętam, czy kiedykolwiek Rekord wygrywając 3-0 przegrał, nie przegrał, zremisował jakiś mecz, stracił po prostu to prowadzenie. Nam się to dzisiaj udało i szacunek dla chłopaków, bo od samego początku, gdzie źle weszliśmy w mecz, potem po wziętym przeze mnie czasie mieliśmy przewagę, tak? Mieliśmy dużo sytuacji, wiedzieliśmy i wierzyliśmy przede wszystkim w to, że powoli jesteśmy w stanie Rekord doścignąć. No i to się udało. Ten punkt trzeba szanować, on może być bardzo znaczący w ogólnym rozrachunku. Potem, jeżeli chodzi o rozstawienie przed playoffami. Jak udało się poderwać drużynę wtedy, kiedy przegrywa już 0-3? Nie, to raczej myśmy bardzo tacy bojaźliwi i przestraszeni weszli w ten mecz. Po pierwszej kapitalnej sytuacji Daniela, bo mogliśmy prowadzić. Gdybyśmy to wykorzystali, od razu by to nas napędziło i Rekord miałby kłopoty. A tak za chwilę dostaniemy jedną bramkę, drugą bramkę. Mamy mnóstwo sytuacji, żeby łapać kontakt. I jedna sytuacja Rekordu jest 3-0. Ale mówię, sytuację i poprawa naszej gry pokazała zespołowi, że stać nas. To nie było, że Rekord dominował przy tym 3-0 i wierzyliśmy. Chyba wiara była podstawą przy tym wszystkim. Kacper Konopacki, zawodnik gospodarzy, strzelec pierwszej bramki dla leszczyńskiego zespołu w bardzo trudnej sytuacji, bo przegrywaliście już 0-3. No wyszliśmy bardzo jacyś przestraszeni na ten mecz. Pierwsze 5-7 minut, no bardzo słabo wyglądaliśmy, tak jakbyśmy nie wyszli na parkiet. Mocno przestraszeni, tak powiedziałem, ale po tych 7 minutach
zaczęliśmy grać swoje, wpadła ta jedna bramka, brakowało jeszcze drugiej do przerwy, żeby były jeszcze większe emocje w drugiej połowie, ale w drugiej bardzo fajnie też wyszliśmy, strzeliliśmy tą bramkę na 3-2, kontakt złapaliśmy na koniec, wypuściliśmy bramkarza do gry, no i przyniosło to skutek, remisujemy 3-3, pewien niedosyt jest, bo nie czuliśmy się gorsi w tym meczu, no ale trzeba szanować punkt. Rekord to nie byle jaki zespół. No nie, to jest wielokrotny mistrz Polski. W tym roku znów będzie walczył o mistrzostwo, no ale my jesteśmy taką drużyną, że możemy z każdym teraz wygrać, więc będziemy dawać z siebie wszystko, żeby jak najwyżej w rundzie zasadniczej wyjść. A później dwa mecze są, może być forma życia, drużyna przeciwna może mieć troszeczkę gorsza i wszystko może się wydarzyć. Można też powiedzieć, że dzisiaj rekordowo na trapezie z rekordem, bo kibiców naprawdę nad komplet. No nad komplet, tu kibice ostatnio robią takie show, że aż chce się przyjść grać i oby tak do końca sezonu nas dopingowali, to na pewno będziemy dawać siebie 100% albo i 200%. A już po meczu była specjalna niespodzianka od kibiców. Urodzinowy tort, bo jubilatem był Jose Tenerife Restrepo. Jakub Bulicki, kapitan leszczyńskiego zespołu. Ten remis możemy traktować w sumie w kategoriach zwycięstwa, no bo rekord to nie byle jaki przeciwnik. Zdecydowanie ten punkt trzeba szanować chłopakom i za determinację w tym meczu i wolę walki. Należą się wielkie brawa kibicom również, bo nie ukrywajmy, że to nas niesie do kolejnych pojedynków, żeby to wszystko wygrywać. I naprawdę jestem dzisiaj dumny z chłopaków i kibiców. I szanujemy ten remis, aczkolwiek z przebiegu gry ciężko powiedzieć, kto miał więcej sytuacji. No, sytuacja była dosyć trudna, bo przegrywaliście 0-3. Tak, oczywiście, przegrywając 0-3 z rekordem i odrabiając stratę 3 bramek. To naprawdę trzeba dużo z siebie dać i to dzisiaj chłopacy zrobili. Stworzyliście po raz kolejny kapitalne widowisko tu w leszczyńskim trapezie. Myślę, że przyzwyczailiśmy kibiców do takich widowisk, a to, że dzisiaj przyjechał rekord i mieliśmy okazję się pokazać z jak najlepszej strony, to są jakby nasze podziękowania w stronę kibiców. Kapitan drużyny rekordu? Paweł Budniak. Jak ty oceniasz to spotkanie, bo prowadziliście już 3-0? Tak, dobrze weszliśmy w mecz i przy 2-0 tak naprawdę kontrolowaliśmy sytuację, a tutaj troszkę gorszy fragment pierwszej połowy, takiego środka, gdzie oddaliśmy trochę inicjatywę leszczynianom. Pomimo tego wzięliśmy czas, odbudowaliśmy naszą grę, strzeliśmy trzecią bramkę i wydawało się, że wszystko fajnie kontrolujemy. Potem przedłużanie karnej strzelone, ale zasłużona jakaś ta bramka, bo jednak Leszczyna zasłużyła w pierwszej połowie też na jedną bramkę. Później chyba za bardzo zachowawczo chcieliśmy utrzymywać wynik, no i skończyło się tak, że straciliśmy drugą z wycofaną. Oczywiście zaryzykowało drużyna z Leszna, ale udało się im strzelić. My mieliśmy już tego czasu za mało, więc dzisiaj wynik 3-3 z naszym niedosytem, może ktoś powie sprawiedliwy, ale z ogromnym naszym niedosytem. Gorąco na trybunach tutaj leszczyńskich, czy wszędzie panuje taki doping? Na pewno nie w każdej hali, tu jest specyficzna hala, piękna, fajna i kibice bardzo dobrzy, więc bardzo dobrze tu grać i oby hale przepełniały się właśnie kibicami, tak jak w Lesznie. No ale wy też możecie liczyć na doping swoich kibiców, bo też tu grupka przyjechała. Tak, przyjechała z nami, bardzo im za to dziękujemy. U nas będzie teraz budowana nowa hala, też większa, wspaniała, więc wydaje mi się, że będziemy wtedy mogli rywalizować o liczebność widzów na tym. A sytuacja w tabeli FOGO Futsal Ekstraklasy wygląda następująco. Na prowadzenie Konstra Glubowa 66 punktów, na czwartym miejscu Grupa Inwestycyjna ma lepszy Artsoft Leszno 49 punktów, na ósmym Legia Warszawa 33 punkty i właśnie do Legii Warszawa wybiera się ekipa trenera Tomasza Trzna dla ten mecz w najbliższą sobotę o godzinie 16 w Warszawie z Legią. Sporo działo się rzeczywiście w futsalu, bo mieliśmy przed momentem relację z meczu tego ligowego, ale była też walka w tych pucharowych rozgrywkach, bo futsaliści grupy inwestycyjnej ma lepszy Artsoft Leszno pokonali w środę na własnym boisku w ćwierćfinale Pucharu Polski AZS Uniwersytetu Warszawskiego Darką Wilanów 6-1 i po raz pierwszy w historii klubu awansowali do półfinału tych rozgrywek.
Leszczynianie od samego początku mają kilka wyśmienitych okazji do zdobycia bramki, jednak jakoś jej nie udało się zdobyć. Goście prawie od samego początku spotkania od czasu do czasu grają z wycofanym bramkarzem. W 8 minucie po trafieniu Jakuba Konkola gospodarze obejmują prowadzenie. Na 2-0 tuż pod przerwą podwyższa Wiaczesław Kozemiaka i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. Na początku drugiej rzut karny broni Antti Koivumäki, a do pustej bramki trafia Rajmund Siecla. Pierwszą, jak się później okazało, jedyną bramkę goście zdobywają w 35 minucie. Dalej na leszczyńską listę trafień dwukrotnie wpisuje się Jose Tenerife, a wynik spotkania na 6-1 dla grupy inwestycyjnej ma lepszy Artsoft Leszno ustalił Kacper Konopacki. I drugi raz odwiedzimy dziś futsalowy trapez. Strzelec pierwszej bramki dla leszczyńskiego zespołu Kuba Konkol zanosiło się na tą pierwszą bramkę od dłuższego czasu. Okazji było sporo na początku. No, gdzieś tam spodziewaliśmy się, że Warszawa przyjedzie i głównie będzie stała nisko i się broniła i będzie liczyła na kontrataki. Myśmy gdzieś tam mieli sposób na to. Było to trenowane. No i nie śpieszyliśmy się. W końcu ta pierwsza bramka padła, bo musiała, bo tyle strzałów oddaliśmy, że już naprawdę no, wisiało to w powietrzu. No a potem już mecz powoli się otwierał. Warszawa musiała wyjść trochę wyżej i co dziwo, może im trochę to lepiej wychodziło niż stanie na własnej połowie, ale to tam już oni sobie ustalają taktykę. My możemy tylko cieszyć się z trzech punktów i nie z trzech punktów, tylko z awansu. Historycznego awansu. Historycznego dla klubu Leszna, dla mnie też. Pierwszy raz półfinały, także no fajny czas. Czy troszeczkę was Wilanów zaskoczył tym, że grał bardzo szybko, bo od trzeciej minuty z wycofanym bramkarzem? No, gdzieś tam można było się tego spodziewać, bo w ostatnim meczu też zrobili to samo. No i niestety tak zrobili, trochę zabili ten mecz, bo kibice przyszli, no, ale i tak gdzieś myślę, że było dużo emocji. Trzeba się cieszyć z tego, że znaleźliśmy sposób na to i nie straciliśmy tak naprawdę ani jednej bramki z tego. Wynik tego spotkania na 6-1 ustalił Kacper Konopacki. Wykorzystałeś fakt, że bramka była pusta, że goście bardzo szybko rozpoczęli grę z wycofanym bramkarzem. Zaczęli bardzo szybko, ponieważ też mało ich przyjechało. To mieli gołe 2-4. No, chcieli po prostu, tak jak w ostatnim meczu ligowym, troszeczkę zyskać, żebyśmy my się zmęczyli bardziej. No ale my dosyć konsekwentnie, dobrze w obronie dzisiaj graliśmy. No i wykorzystaliśmy te błędy, dobiliśmy rywala. Choć przy 2-0 był karny, który mógł troszeczkę zmienić oblicze meczu, ale na szczęście Antti stanął na wysokości zadania i wygrywamy. Przechodzimy do półfinału, no wielki sukces. Teraz powalczymy o ten finał, może i Puchar Polski. To historyczny awans dla leszczyńskiego zespołu. Tak, historyczny. Pierwszy raz tak daleko zaszliśmy w Pucharze Polski. No i teraz walczymy o jak najlepszy wynik. No, już mamy półfinał, ale mamy nadzieję, że awansujemy do finału i powalczymy o Puchar Polski. Tomasz Trznadel, trener grupy inwestycyjnej ma lepszy Artsoft Leszno. Gratulacje, bo to historyczny awans leszczyńskiego zespołu do półfinału. Tak, kolejny krok dla klubu przede wszystkim. Jeszcze tu nie byliśmy w półfinale, jesteśmy w półfinale, my gramy mecz i rewanż, czyli na pewno zagramy kolejny mecz rewanżowy najprawdopodobniej z Lubawą u siebie. Bardzo ważna, historyczna chwila, tak jak powiedziałeś, ale chcemy więcej, tak? Będziemy walczyć o to, żeby się znaleźć w finale. Ten mecz rozpoczął się od takiego ostrzeliwania tej bramki Wilanowa. Było wiele sytuacji. W końcu ta bramka padła. Tak, ale w pierwszej połowie praktycznie Wilanów nam nie zagroził ani razu. Prowadziliśmy 2-0. To było najmniejsze możliwe prowadzenie, bo mieliśmy sytuacji więcej. Byliśmy przygotowani na to, że mogą grać z lotnym bramkarzem od początku meczu. Nie straciliśmy z tego dzisiaj bramki. Super. Czyli jest jakiś postęp, a grali praktycznie większość meczu. Druga połowa, no byliśmy trochę nieskuteczni, ale wynik 6-1 myślę, że już jest odzwierciedla to, co działo się na boisku. Z tej gry Winalowa z wycofanym bramkarzem padły 3 bramki dla leszczyńskiego zespołu. Tak, ale dla nas, tak? To znaczy, że dobrze broniliśmy. Podstawa to było odciąć Jana Carlosa, bo on dyryguje tą grę z wycofanym bramkarzem i to się udało. W pierwszej połowie co prawda nie uderzaliśmy na pustą, ale w drugiej już się udawał i Plerwal też był zmęczony, dlatego też takie błędy popełniał w końcówce spotkania. Też kapitalnie w bramce Antti Koivumäki broni karnego, tego krótkiego karnego, nie przedłużony rzut karny. Tak, no tak, no wczoraj trenowaliśmy na wszelki wypadek rzuty karne z 6 metrów i kilka wyciągnął i zawodnicy sami mówili, że troszeczkę ciężej jemu strzelić z 6 metrów. Wyczuł zawodnika, chociaż nie byle kogo, bo Jean Carlos to świetny zawodnik.
to też tu był, żeby nam pomagać. Po to jest sprowadzony i na razie robi to bardzo dobrze. Mamy też wieści z drugiej futsalowej ligi. Piast Poniec Futsal Leszno. Ta drużyna wygrała w Chełmży 5-1 i kolejny pojedynek u siebie, chyba już ostatni w tym sezonie, rozegra w najbliższą niedzielę o 18:00 z Zawiszą Bydgoszcz. Z kolei drużyna z Gostynia przegrała w Mosinie 3-10 i na ostatni mecz wybiera się do Chełmży. Sytuacja w tabeli wygląda następująco. Na prowadzeniu w drugiej lidze Wiara Lecha Poznań 36 punktów, drugie miejsce Piast Poniec Futsal Leszno 25 punktów, szóste drużyna Gostyńskich Wilków 13 punktów i na ostatnim drużyna z Chełmży 6 zdobytych punktów. Tam właśnie wybierają się Gostyńskie Wilki. A powody do radości mają futsaliści z Kościana, bo wygrali w tym sezonie rozgrywki Wielkopolskiej trzeciej ligi i w barażu awans do drugiej ligi walczyć będą z drużyną ze Szczecinka. Kierownik drużyny Futsal Kościan Dawid Pakuła. Gratulacje przede wszystkim, bo wygraliście trzecią ligę. Tak, tak, dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że nie było łatwo, bo mieliśmy dość wyrównane przeciwnika. Mieliśmy drużynę z Jutrosina, którą trenerem był Rajmund Cieciela. Powiem szczerze, że naprawdę postawili nam wysokie warunki i teraz czekamy na baraże, żeby spuentować ten wygrane ligę awansem do drugiej makroregionalnej ligi futsalu. Kto jeszcze w tej trzeciej lidze grał? Jakie drużyny? Drużyna z Jutrosina, drużyna z Rawicza, drużyna ze Złotowa, z Tarnowa Podgórnego. Kto był takim najpoważniejszym rywalem rzeczywiście? Ekipa z Jutrosina? Tak, tak. Drużyna z Jutrosina ewidentnie. Drużyna Marbut Team Jutrosin, którą, tak jak mówiłem, trenował Rajmund Cieciela, zawodnik futsalu Leszno. No i było widać, że tam naprawdę chłopacy stawiali nam ciężkie warunki. Pierwszy mecz wygraliśmy u siebie 3-2, drugi przegraliśmy u nich 3-2 i tak naprawdę to były dwa, można powiedzieć, mecze na wysokim poziomie. Skąd pomysł na trzecioligowy futsal w Kościanie? Pomysł tak naprawdę, jeśli chodzi o futsal w Kościanie, już rodził się od dawna. A w naszych głowach urodził się tak naprawdę w zeszłym roku, w lipcu, więc to tak naprawdę na ostatnią chwilę udało nam się to wszystko załatwić. Chłopacy, którzy grali już wcześniej w kościańskich ligach, tutaj udało nam się ich zebrać jako taki człon drużyny, a później też no, trzeba przyznać, że w zeszłym roku z Kościana czterech chłopaków futsal Leszno zdobyło wicemistrzostwo Polski W19. Kasper Roziński, Kacper Staśkiewicz, Kacper Zydorczyk i Mikołaj Wachowiak. Przed wami teraz baraże. Tak, tak. Teraz 17 marca udamy się na wyjazd do Szczecinka. Zagramy mecz o godzinie 14, a później najprawdopodobniej 24 też o 14 w niedzielę zagramy już mecz u siebie. Jest szansa na awans? Głęboko w to wierzymy. A gdzie rozgrywacie swoje mecze? Na hali szkoły numer 4, podstawowej numer 4. Rozumiem, że gdyby był awans, czego wam życzę, zmienicie obiekt tak, aby kibiców mogło być więcej. Oczywiście. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz piłka ręczna. Zgodnie z przewidywaniami, lider pierwszej ligi, piłkarz ręcznych WKS Grunwald Poznań nie dał szansy szczypiornistom Realu Astromal Leszno i wygrał niedzielny pojedynek w Trapezie 31-23. Gospodarze w tym spotkaniu prowadzili w sumie tylko dwa razy i była to jednobramkowa przewaga. Od 8 minuty na czele jest Grunwald, który gra szybkimi, skutecznymi kontrami i po pierwszej połowie prowadzi 17-10. Choć pierwsza po przerwie bramka za sprawą Mateusza Płaczka ląduje na koncie gospodarzy, to do końca spotkania goście mają bezpieczną przewagę i ostatecznie wygrywają 31-23. Dodajmy, że Grunwald to drużyna, która w 18 do tej pory rozegranych meczach tego sezonu nie zaznała jeszcze goryczy porażki. Bramki w tym spotkaniu dla leszczyńskiego zespołu zdobyli po 4 Piotr Łuczak, Kacper Pawłowski i Marcin Jaśkowski, po 2 Jędrzej Kaniewski, Kacper Szocik, Olgier Dowczarczak, Mateusz Płaczek i Borys Chałka, jedną zdobył Krystian Piekarski. Real Astromal kolejne spotkanie z Olimpem Grodków rozegra w Trapezie awansem w sobotę 16 marca o 18:00. Maciej Wielucki, trener Realu Astromalu Leszno, no na pewno faworytem tego spotkania nie byliście. No nie byliśmy, ale początek spotkania zagraliśmy dobrze i do momentu, kiedy graliśmy to, co mieliśmy założone, żeby grać do końca to, co mamy przygotowane, to nam wychodziło i dochodziliśmy do sytuacji rzutowej. Natomiast później był taki moment w pierwszej połowie, że za szybko oddawaliśmy rzuty i zespół z Poznania wyprowadził chyba 7 bardzo łatwych kontr i praktycznie już w tej pierwszej połowie było wiadomo, że będzie trudno. My męczyliśmy się długo w ataku i no i nie zdobywaliśmy tak jak się chcieliśmy bramki. Natomiast mówię, zespół z Poznania zabierał na to piłkę w bardzo łatwy sposób, to albo my ją gubiliśmy, albo za szybko oddawaliśmy rzut i
i kontrowali nas niestety strasznie dzisiaj. Grają równo cały sezon, więc podejrzewam, że gdzieś zaliczą wpadkę, ale miałem nadzieję, że to będzie dzisiaj. Niestety nie udało się. Wychowanek Leszczyńskiego klubu, obecnie trener Grunwaldu Poznań, Michał Tusz. Tak troszeczkę sentymentu nie było i taryfy ulgowej dla twojego byłego klubu też nie było. Znaczy, nie patrzyłem może, że sentyment, tak? Bo my się skupiamy na sobie. Do tej pory udało nam się odnieść same zwycięstwa. Tutaj też przyjechaliśmy po 3 punkty, ale wiedzieliśmy, że to jest bardzo trudny teren, bo Leszno jest mocne fizycznie i fajnie, że przetrwaliśmy te pierwsze 15 minut. Później ta gra nam się bardziej poukładała kontrami i odskoczyliśmy na bezpieczną przewagę i myślę, że druga połowa też była kontrola. To przewaga cały czas, tak plus minus 7 bramek. Tak. Staraliśmy się też szerszą trochę kadrą pograć. Wiemy, że tutaj zespół z Leszna też dosyć wąską kadrą gra tą najlepszych zawodników. Staraliśmy się ich zmęczyć i to nam się udało, bo gdzieś tam druga połowa to już raczej była taka kosmetyka i uważam, że stanęliśmy na wysokości zadania. Michał, rozumiem, że cel jest jeden w tym sezonie, awans Grunwaldu do wyższej klasy rozgrywkowej. Ja panu powiem tak, no marzec, ja powiedziałem tak, mieliśmy tydzień temu Kościan, ciężkie zawody, dzisiaj Leszno, też ciężkie, za 2 tygodnie mamy Kąty, wicelider i wydaje mi się, że to będzie taki nasz sprawdzian. Pokonaliśmy ich na wyjeździe, chcemy to zrobić u siebie i mieć taką bezpieczną przewagę już w tabeli, żeby do tego turnieju mistrzów awansować. A jak oceniasz powrót troszeczkę piłki ręcznej do trapezu, bo kiedyś tu grali juniorzy? Grali juniorzy, ja tu zaczynałem z trenerem Kmiecikiem. Właśnie się śmiałem z trenerem Maciejem Wieruckim, że 7 rano, treningi. Bywaliśmy tutaj na hali Trapez. Fajny obiekt, naprawdę. Miło się wspomina tutaj, bo jednak 13 to jest jednak szkoła, tak, hala przy szkole, a tutaj jest taki typowo reprezentacyjny obiekt. Ja się cieszę. A ze zmiennym szczęściem walczyły w sobotę pierwszoligowe drużyny piłkarzy ręcznych. Ze zwycięstwa na własnym boisku cieszyć się mogą kibice Folplastu Tęczy-Kościan. Natomiast minimalnej wyjazdowej porażki doznał Wolsztyniak Wolsztyn. Kościańska ekipa gościła u siebie AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra i to właśnie goście lepiej weszli w ten mecz, bo prowadzili już 4-1. 2 bramki pod rząd zdobywa jednak Krzysztof Meister i mamy remis 4-4. Dalej idzie już z przysłowiowej górki. Folplast Tęcza wygrywa pierwszą połowę 19-15, a w drugiej ma nawet 10 bramek przewagi i ostatecznie triumfuje 35-29. Na dorobek zwycięskiej drużyny złożyli się 10 bramek Krzysztof Meister, 7 Michał Przekwas, 6 Dawid Wesołek, po 4 Mateusz Nowak i Daniel Olejnik, 2 Tomasz Piątek i po 1 Jacek Idziak i Adam Kaniewski. Do Świdnicy wybrał się Wolsztyniak Wolsztyn, który prowadził przez większość pierwszej połowy, ostatecznie zakończonej remisem 13-13. Remisowo 23-23 było też w ostatniej minucie spotkania, ale gospodarze zdobywają tak zwaną złotą bramkę i w końcowym rozrachunku są lepsi o jedno trafienie. Bramki dla Wolsztyniaka zdobyli 6 Mariusz Rogoziński, po 5 Bartosz Frąckowiak i Wojciech Wajs, 4 Jakub Pietruszka, 2 Marcin Pietruszka i 1 Jakub Piątkowski. Z kolei w środowy wieczór awansem mecz 25. kolejki pierwszej ligi piłkarzy ręcznych w terminarzu zaplanowany na weekend 4-5 maja na własnym boisku rozegrali szczypiorniści Folplastu Tęczy-Kościan. Pokonali w nim Orlika Brzeg 30-26. Wbrew pozorom pojedynek kościańskiej drużyny z ostatnim zespołem tej klasy rozgrywkowej do przysłowiowego spacerku nie należał. Gospodarze co prawda w 12 minucie wychodzą na prowadzenie 5-4 i wygrywają pierwszą połowę 16-12, ale goście wcale nie zamierzają poddać się. W 42 minucie doprowadzają do remisu 19-19, po chwili jest 20-20. Na szczęście kościańskiej ekipie udaje się trafić 3 razy pod rząd, nie tracąc przy tym żadnej bramki i opanować sytuację. Ostatecznie Folplast Tęcza wygrywa 30-20. Bramki dla zwycięskiej drużyny zdobyli 11 Krzysztof Meister, 6 Michał Przekwas, 5 Daniel Olejnik, 4 Dawid Wesołek, 2 Eligiusz Walkowiak i po 1 Mateusz Nowak i Jacek Idziak. Piłkarze ręczni z Kościana kolejny mecz też rozegrają u siebie, bo już w najbliższą sobotę o 19 rozpoczną bój z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tabeli na prowadzeniu Grunwald Poznań 54 punkty, 5 miejsce Folplast Tęcza Kościan 31 punktów, 9 Real Astroma Leszno 24 punkty i 10 Wolsztyniak Wolsztyn 21 punktów. Awansem rozegrane zostaną też 2 spotkania w sobotę w Leszniu 18 z Olimpem Grodków. Olimp Grodków na miejscu 3 w tabeli 38 punktów. W sobotę o 17 w Rakoniewicach z kolei derby regionu Wolsztyniak Wolsztyn kontra Folplast Tęcza Kościan. Mamy też wieści z drugiej ligi piłkarzy ręcznych. Wczoraj SPR Włoszakowice wygrał w środzie 32-22, a kolejny
mecz przed własną publicznością, jeżeli chodzi o drużynę z Włoszakowic, już w najbliższą niedzielę o godzinie 15, a do Włoszakowic przyjedzie Gwardia, druga Opole. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz koszykówka, rozpoczynamy od drugiej ligi kobiet, od drużyny Pompaxo Tęczyleszno. Leszczynianki, podobnie jak w pierwszym meczu z MKS-em Mosem Konin, odniosły wczoraj łatwe, aż 35-punktowe zwycięstwo. Jedynie w początkowym fragmencie meczu drużynie z Konina udało się wyjść na 3-punktowe prowadzenie 7-4, jednak Tęcza dość szybko te straty odrobiła i sukcesywnie powiększała przewagę. Po pierwszej kwarcie Leszczynianki prowadziły 17-11, a w pierwszej połowie różnica była już prawie dwukrotna, 38-20. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, dzięki czemu trener gospodyń Maciej Krówczyński dał szansę zaprezentowania się przed licznie przybyłą publicznością wszystkim swoim zawodniczkom. Ostatecznie na tablicy wyników po ostatnim sędziowskim gwizdku widniał rezultat 76-41. Punkty dla Pompaxo Tęczy zdobyły Giga Walentowska 17, Aleksandra Brambor 11, Justyna Hołtyn-Gornia i Wiktoria Raczyńska po 8, 7 Maja Jędryczka, Paulina Kuczek i Weronika Pacholczyk po 5, Maja Pietrzak i Wiktoria Skrzypczak po 4, Oliwia Wołoniec 3 punkty, Wiktoria Pacholczyk i Julia Makowiecka po 2 zdobyte punkty. Leszczyńskie koszykarki w przyszłym tygodniu zagrają mecz o pierwsze miejsce w tabeli z GTK Gdynia, którym jako jedynym udało się pokonać Tęczę w tegorocznych rozgrywkach. Posłuchajmy, co na ten temat miał do powiedzenia trener leszczyńskiego zespołu Maciej Krówczyński. Każdy mecz jedziemy po zwycięstwo, chcemy wygrać. Na pewno pojedziemy tam w 100% zmobilizowani do tego, żeby się zrewanżować drużynie z Gdyni i żeby to cenne zwycięstwo, które da nam pierwsze miejsce i dobre rozstawienie w barażach wywalczyć i mam nadzieję, że osiągniemy ten szczyt naszej formy i ten mecz będzie dla nas zwycięski. Jedna zawodniczek Tęczy Leszno, Wiktoria Raczyńska. Wiktoria, być może to jeszcze nie jest do końca powiedziane, ostatni mecz przed własną publicznością. Zwycięstwo w waszym stylu bardzo, bardzo okazało. Tak, możliwe, że to nie jest nasz ostatni mecz przed własną publicznością, bo będziemy się starać o organizację półfinałów u nas. A jak nie uda się półfinałów zorganizować tutaj, to mam nadzieję na finały, tak? No zwycięstwo, dosyć wysoko wygrałyśmy i fajnie, że w drugiej połowie w końcu obudziłyśmy się i pokazałyśmy, na co nas stać. No właśnie, trener mówił, że troszeczkę przez pana był początek tego meczu. Ty kojarzysz, może już wiesz, czego mogło to wynikać? Znaczy się może tak, może nie do końca, że przespałyśmy tą pierwszą połowę, troszeczkę gorzej nam poszło, ale po rozmowie w szatni druga połowa wyglądała o wiele lepiej. Dzięki temu też zbudowanej przewadze mogły pograć zawodniczki, które na co dzień gdzieś tam nie miały tylu okazji do wejścia. Tak, rotacja była dzisiaj duża, dużo lepsza niż na przykład w meczu z Gdynią, tak, młodsze koleżanki, no wiadomo, muszą się ogrywać i fajnie, że miały taką możliwość teraz na tym meczu. Plan na kolejny mecz w Gdyni? No oczywiście wygrana. A na meczu koszykarek Pompaxo Tęczy Leszno z mikrofonem był Mateusz Jaśkowiak. Teraz druga liga koszykarzy, Basket Klub Obra Kościan. Dwa mecze za drużyną z Kościana. We Wrocławiu na wyjeździe wygrana z Gimbasketem 87-78 i u siebie z Magnolią Siechnice 78-75. Na prowadzeniu w drugiej lidze grupie D jest Turów Zgorzelec 54 punkty, 9 miejsce Obra Kościan 41 punktów. W sumie rywalizuje 16 zespołów, a na kolejny mecz ekipa z Kościana wyjeżdża do Kątów Wrocławskich. Ta drużyna jest na 6 miejscu, ma 44 punkty. Teraz trzecia liga koszykarzy, rozpoczyna od wczorajszego meczu. W ostatnim meczu przed własną publicznością trzecioligowi koszykarze Royal Polonia 1912 Leszno po bardzo emocjonującym meczu pokonali MKS Wrześnie 78-75. Losy tego meczu ważyły się do ostatnich sekund, a szczególnie dramatyczny przebieg miała czwarta kwarta. Goście w samej końcówce zbliżyli się do Polonii na 2 punkty, ale na szczęście więcej zimnej krwi zachowali leszczynianie i to oni cieszyli się z wygranego pojedynku. Mówi trener leszczyńskiego zespołu Jędrzej Jankowiak. Naprawdę nieźle graliśmy w tym meczu, poza gdzieś tam samym początkiem, ale później z biegiem czasu naprawdę to był nasz chyba jeden z lepszych, jak nie najlepszy mecz w ataku. No i też bardzo dobrze, że broniliśmy. Zbudowaliśmy jakąś przewagę, ale faktycznie gdzieś no brak doświadczenia, troszeczkę ręce zadrzały chłopakom w końcówce i kilka takich prostych strat doprowadziły do dużej nerwówki. Mogliśmy to spokojniej tą końcówkę rozegrać, no ale cieszy zwycięstwo. A z mikrofonem na tym meczu był Mateusz Jaśkowiak. Punkty dla Royal Polonii 1912 zdobyli Filip Tajster 22, Sławomir Sakowicz 17, Damian Jastrzębski 13, Ernest Wacyra 12, Krzysztof Pawlicki i Kevin Rybarczyk po 6,
i Jan Pacholczyk 1 zdobyty punkt. W środowy wieczór w leszczyńskim Trapezie nie było tak różowo. Walczyły tam trzecioligowe koszykarskie zespoły Royal Polonii 1912 i AZS-u Politechniki Poznań. Goście wygrali ostatecznie 70-54, a gospodarze momentami reprezentowali wręcz podwórkowy poziom koszykówki. Choć początek tego pojedynku był może w miarę wyrównany, to po chwili goście odskoczyli i pierwszą kwartę wygrywają 19-9. W ekipie gospodarzy wyraźnie szwankowała skuteczność, a gra momentami była bardzo chaotyczna. W drugiej kwarcie podopiecznym leszczyńskiego trenera Jędrzeja Jankowiaka udało się uzbierać trochę więcej punktów, ale Politechnika do przerwy prowadzi 38-24. Po przerwie koszykarze ze stolicy Wielkopolski dość szybko zwiększają swoją przewagę do 20 punktów i na końcu trzeciej kwarty mamy 39-52. Na osłodę pozostają trójki Ernesta Wacyry i to m.in. dzięki jego trafieniom zapaliło się światełko w tunelu, bo w ostatniej odsłonie leszczynianie zbliżyli się na 5 punktów. Niestety był to tylko taki przebłysk nadziei, bo dalej to goście z łatwością przedzierają się pod leszczyński kosz, wykorzystują momentami nawet bezradność gospodarzy i ostatecznie wygrywają 70-54. Punkty w tym spotkaniu dla Royal Polonii 1912 zdobyli 24 Wacyra, 10 Rybarczyk, 9 Teitzner, 7 Sawicki i po 2 Jastrzębski i Sakowicz. Waldemar Mendel, trener drużyny gości z Poznania. Mieliśmy swoje wzloty i upadki i niestety, jak to bardzo często w życiu bywa, również tutaj na zasadzie sinusoidy graliśmy. Potrafiliśmy zagrać koszykówkę, która mogła się podobać, a za chwilę graliśmy taką koszykówkę, jakbyśmy byli uczniami szkoły podstawowej. No ale zwycięstwo. Tak, no zwycięstwo oczywiście się liczy, ale no, dążymy do czegoś innego zupełnie. Ernest Wacyra, zawodnik Royal Polonii 1912 Leszno, no niestety porażka i to taka w kiepskim stylu, bo tej skuteczności brakowało. Na osłodę były twoje trójki. No, co tutaj dużo mówić, nie? Ciężki mecz, ciężki przeciwnik, zabrakło obrony, gdzieś tam zgrania, no i tyle, no nic więcej nie mogę powiedzieć. Gdzieś tliła się jednak iskierka nadziei w tej czwartej kwarcie, bo dogoniliście na 5 punktów drużynę poznańską. Tak, chłopaki tutaj z drużyny zostawili dużo serca. No gdzieś tam staramy się cały czas pokazać chociaż ten charakter. Nie udało się tam awansować wyżej, także chociaż staramy się walczyć i dorównywać tutaj pozostałym zespołom. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz Kręgle niedzielnym zwycięstwem 8-0 na własnych torach nad Amiką 9 Wronki. Na kolejkę przed końcem rozgrywek Superligi kręglarki SKK Polonii 1912 zapewniły sobie złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Przy tej okazji nie zabrakło też rekordów. Po pierwsze leszczynianki w tym pojedynku strąciły 3538 kręgli i tym samym ustanowiły nowy rekord Polski. Ten poprzedni był gorszy o 20 kręgli. Swój nowy rekord życiowy wynikiem 615 kręgli poprawiła też Natalia Włodarczyk. Po raz kolejny tę magiczną barierę 600 straconych kręgli przekroczyła Katarzyna Nowakowska, która tym razem spotkanie zakończyła z wynikiem 619 kręgli. Kręglarki SKK Polonii 1912 Leszno bardzo zmotywowane podeszły do tego pojedynku z dziewiątką Amiką Wronki i zależało im, żeby właśnie w to niedzielne popołudnie postawić przysłowiową kropkę na D i to się udało. Leszczynianki mają na dziś w tabeli Superligi 3 punkty przewagi nad Alfą Wektor Tarnowo Podgórne i do rozegrania pozostaje im jeszcze jeden mecz na własnych torach z ostatnim zespołem w tabeli Tucholanką Tuchola. To spotkanie zaplanowano w niedzielę 17 marca o 12.30. Zabieram Państwa teraz do leszczyńskiej kręgielni. Beata Włodarczyk, prezes SKK Polonii 1912 Leszno. W sumie można powiedzieć do 3 razy sztuka, bo trzecie podejście do zapewnienia sobie korony mistrzowskiej przez nasze panie. Tak, mam nadzieję, że to już się dzisiaj dopełni. W zeszły mecz był nie, że tyle zlekceważony, co chyba byłyśmy już uśpione. Mam nadzieję, że teraz dziewczyny zresztą widziałam, jak wchodziły zmotywowane i myślę, że dokończymy temat i będziemy już mistrzami. Pomału kończą się te pierwsze tory i jak na razie jest dobrze. Tak, mecz mimo wszystko jest ciężki. No, pierwsze dwa tory właściwie były po stronie gości, ale końcówka już należy do nas. Czyli co, tym razem szampan wystrzeli? Cicho siedzę na ten temat, nic nie mówię. Jak będzie miał wystrzelić, to wystrzeli na koniec. Przy takim dopingu na pewno. No, fajnie, chłopacy nam tutaj dopingują mocno. My zresztą im zawsze też, także drużyna jest... super. Zakończyły w pojedynku na torach 1-2 Anna Chwostyniak, SKK Polonia 1912 Leszno z wynikiem 567 kręgli. Rywalką w pojedynku była Julia Sidło, KK 9 Amika Wronki. Zakończyła grę z wynikiem 546 kręgli.
pojedynku na torach 3-1 dla Anny Chwastyniak i duży punkt dla Polonii Leszno. Na torze trzecim zakończyła grę Katarzyna Nowakowska, SKK Polonia 3912 Leszno z wynikiem 619. Jej przeciwniczką w pojedynku była Sandra Szczewska, KK 9 Anika Wronki i zakończyła grę z wynikiem 565 kręgli. W pojedynku na torach 2-2, wyższa suma po stronie Katarzyny Nowakowskiej, duży punkt dla Polonii Leszno. Katarzyna Nowakowska, zawodniczka SKK Polonii 1912 Leszno, no można powiedzieć, że już taką tradycją jest, że przekraczasz magiczną barierę 600 zdobytych punktów. Dziś też tak było. Tak, jakoś tak wychodzi cały czas. Cały czas wychodzi mecz taki dziś na wagę koronacji tych drużynowych mistrzyń Polski. No dokładnie, mecz dokładnie o wagę złota. Przeciwniczki wymagające, bo one zdaje się są na trzecim miejscu w tabeli. No wymagające, ale to damy sobie radę. Anna Kłasniak, kapitan SKK Polonii 1912 Leszno. Miejmy nadzieję, że tym razem dziś tu wystrzelą korki szampanów na cześć drużynowych mistrzyń Polski. Dokładnie, mamy taką nadzieję. Dziewczyny są zmotywowane. Po pierwszym bloku dobrze się mecz układa, więc mamy taką nadzieję, że będą korki strzelały dzisiaj. No właśnie, przed momentem razem z Kasią Nowakowską zeszłyście z turów zwycięsko, bo jak na razie początek spotkania bardzo dobry, 2-0 dla leszczyńskiego zespołu. Dokładnie, prowadzimy 2-0 w pojedynkach. Nie miałyśmy łatwo. Kasia pierwsze dwa tory przegrała, ale potem świetnie się odrodziła. Dzięki temu zagra bardzo dobry wynik. Moja przeciwniczka mnie cisnęła, ale dałam radę i na razie jest dobrze, prowadzimy 2-0 i mamy lekką górkę na kręglach. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Tak jest, mamy taką nadzieję. Teraz też nasza młodzież gra, mają szansę wygrać. No a potem Asia, Lajtka, Glapiak z Natalią Wdaczek zrobią resztę. I wtedy będzie można już się cieszyć na dobre z tytułu drużynowych mistrzyń Polski. Tak, wtedy będziemy mogły się cieszyć z tego tytułu, że mamy też złoty medal i na pewno będzie szampan się lał dzisiaj. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz boks. To był bardzo udany weekend dla bokserek z klubu Sporty Walki Gostyń. Zawodniczki z tego klubu walczyły w łotewskiej Rydze i czarnogórskiej Budwie, gdzie Kinga Krówka sięgnęła po złoty medal Pucharu Świata. Przypomnijmy, Kinga Krówka to jeszcze juniorka, ale ma na swoim koncie już sporo medali, w tym i mistrzostw Europy. W czarnogórskiej Budwie stoczyła 4 zwycięskie walki, w których uporała się m.in. z reprezentantką Azerbejdżanu, która może pochwalić się złotym medalem mistrzostw Europy. W półfinale pokonała jednogłośnie zawodniczkę z Indii, a w finale Pucharu Świata wygrała z reprezentantką Kazachstanu. Nie zabrakło też zawodniczek gostyńskiego klubu w rozegranym łotewskim turnieju Riga Ladies Boxing Cup. Pojechała tam ekipa pod wodzą trenerki Zuzanny Jankowiak. Ze złotymi medalami z tych zawodów wróciły Jacqueline Kociołek i Klaudia Budasz. Srebro zdobyła Marysia Gorzelanna, która nieznacznie, bo głosami sędziów 2-3, przegrała walkę finałową. Ireneusz Bukowski, przedstawiciel klubu Sporty Walki Gostyń, trzeba przyznać, że te ostatnie dni, ten weekend był bardzo udany dla zawodniczek gostyńskiego klubu. Tak, bardzo dobry weekend dla naszych zawodniczek, naszego klubu, ale też bardzo dobry weekend dla polskiego boksu, patrząc ogólnie, gdyż nasza zawodniczka Kinga Krówka zdobyła Puchar Świata w Budwie, gdzie pojechała z kadrą narodową. Wygrywając są 4 pojedynki, mierzyła się w pierwszej walce, walczyła z Rosjanką, następnie walczyła z zawodniczką Azerbejdżanu, aktualną mistrzynią Europy. Później w drodze do finału walczyła z Hinduską, a finał wygrała z reprezentantką Kazachstanu. Także bardzo dobre wiadomości do nas płyną z Budwy. Puchar Świata zostaje w Gostyniu. Były też zawody na Łotwie. Pojechały 3 zawodniczki z naszego klubu wraz z naszą trenerką jako reprezentantki kadry narodowej. Pojechały do Rygi, gdzie nasze zawodniczki zdobyły 2 złota, 1 srebro, także w ciągu kilku dni mieliśmy 11 wygranych międzynarodowych walk. W Rydze reprezentowały nas Jacqueline Kociołek, Klaudia Budasz oraz Marysia Gorzelanna, które pojechały wraz z trenerką Zuzą Jankowiak. Jeżeli chodzi o Kingę Krówkę, to jej kolejna taka zdobycz. Tak, z Kingą Krówką tak. Ona przede wszystkim ma dobrą pasę po tych mistrzostwach Europy, gdzie zdobyła złoto. Teraz też bardzo dobrze się zaprezentowała właśnie w Budwie.
ale to też jest wynikiem jej ciężkiej pracy, tego, że dodatkowo oprócz takich treningów, gdzieś jeszcze się czasami, jeżeli kadrowiczki są w Gostyniu, trenują seniorki. Przypominam, że są teraz kwalifikacje do olimpiady, gdzie dwóch trenerek prowadzi kadrę narodową. Seniorki trenują u nas, to tak samo ci zawodnicy też mają dać od kogoś wzorce. Kinga jest juniorką, a mając możliwość trenowania ze starszymi, doświadczonymi dziewczynami, to gdzieś też się nabiera tego fajnego sportowego doświadczenia i to, jak widać, wszystko procentuje na międzynarodowych ringach. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. I na koniec tenis stołowy. O sporym sukcesie można mówić w przypadku tenisistek stołowych z klubu Wamet Dobry Wiązar Dąbcze, bo ekipa pod wodzą trenera Mateusza Przybyła awansowała do finału drużynowego Pucharu Polski. Tym samym udało się powtórzyć ubiegłoroczny sukces awansu do czterech najlepszych pucharowych rozgrywkach zespołów naszego kraju. O ten finał tenisistki stołowe z Dąbcza walczyły w pomorskim Luzinie, gdzie najpierw pokonały miejscowy zespół 4-0, a później uporały się z drużyną z Torunia. W tym finale zmierzymy się z obrońcą Pucharu Polski Politechniką Rzeszów, liderem naszej pierwszej Ligi AZS-em Olsztyn i najprawdopodobniej zespołem z Wrocławia. Ten decydujący turniej zaplanowano w maju, ale nie wystąpimy o jego organizację, bo hala w Dąbczu nie jest jeszcze gotowa na takie imprezy. Informuje prezes i trener Wametu Dobry Wiązar Mateusz Przybył. Dodajmy, że również w maju jego kobieca drużyna jako pierwszy polski klub w historii walczyć będzie w turnieju finałowym Europe Trophy w serbskim Nowym Sadzie. Mateusz Przybył, prezes i trener Wametu Dobry Wiązar Dąbcze. Mamy dobre wieści, jeżeli chodzi o zawodniczki, o tenisistki stołowe z twojego klubu, bo jest po raz kolejny awans do finału Pucharu Polski. Dokładnie tak. Po raz drugi z rzędu awansowaliśmy do najlepszej czwórki drużynowego Pucharu Polski kobiet. Myślę, że jest to niespodzianka. W turnieju półfinałowym w Luzinie nasze dziewczyny zagrały naprawdę bardzo dobry turniej. Wygrały pewnie dwa spotkania i zapewniły sobie awans do tej najlepszej czwórki tych rozgrywek. Kto jeszcze jest w tej czwórce, czy już wiemy? Na ten moment znamy trzy drużyny. Oprócz nas jest to drużyna Politechniki Rzeszów, która przed rokiem sięgnęła po drużynowy Puchar Polski oraz lider pierwszej ligi kobiet w naszej grupie, czyli AZS Olsztyn, który zmierza do Ekstraklasy. Myślę, że czwartą drużyną będzie wicemistrz Polski z Wrocławia. Ten turniej półfinałowy strefy czwartej zostanie rozegrany jednak w późniejszym terminie. Czy już wiemy, kiedy będzie finał i gdzie? Wszystko wskazuje na to, że będzie to turniej w maju. Nie wiadomo, gdzie on się odbędzie. Na pewno nie będziemy składać oferty na organizację tego turnieju. Myślę, że nasza hala w Dąbczu nie jest aż tak gotowa na taki turniej. I to tyle w jak zwykle niestety przedłużonym magazynie sportowym. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio LK. Zapraszam, Michał Konieczny.